Królowo Bello, chociaż już długo nią nie będziesz, nie wysyłaj tutaj swoich posłańców, bo zdania nie zmienię. Twój zamek będzie moim zamkiem i przejmę całe Brookhaven. Moje królestwo nadal śpi, ale ja zachodzę w głowę. Jakie plany ma wrogi ród? Nie wiem, czy wiecie, ale ja przejęłam te królestwo. Niestety w drugim zamku, po drugiej stronie miasta, jest zła królowa. I z tego, co wiem, oni mają w planie na nas najechać i zniszczyć nasz zamek. A tym bardziej mnie. Nie wiem, co dla mnie będzie lepsze. Czy to, że mnie pokonają i stracę swe życie, czy jednak wpędzą mnie do lochów. Dobrze, że mam ze sobą swoich pracowników. Idę ich obudzić, bo chyba wszyscy jeszcze nie wstali. Wstawajcie! Wstawajcie wszyscy! Muszę ich wszystkich obudzić, ponieważ nie wiadomo kiedy mogą oni tutaj na nas najechać. Musimy być gotowi. Musimy w ogóle nadal ćwiczyć. Codziennie ćwiczymy. Na górze, na arenie. Trenujemy. Musimy być gotowi. Nigdy nie wiadomo, kiedy to może nastać. Więc musimy zacząć dzień od ćwiczeń. Wszyscy na górę. Musimy w tym momencie wszyscy biec na górę. I pokażę moim ludziom, jak się trenuje. Tutaj mamy arenę do trenowania. Właśnie mieczami. Każdy stąd może wziąć sobie miecz i teraz ze sobą w parach ćwiczyć. Musimy bardzo dobrze tutaj władać mieczami, musimy być najlepsi w tym, aby z łatwością pokonać ludzi z drugiego zamku. Bo teraz ja sobie mogę tak stanąć i spójrzcie, oni wyglądają na gotowych, jakby chcieli już na nas najechać. Spójrzcie, są konie, mają na sobie zbroję. A my? Jeszcze nie do końca, ale nie wiadomo, czy oni ćwiczyli te walki. My ćwiczymy codziennie. Codziennie walczymy. Ja też nie będę się bać ruszyć z mieczem naprzód, jeśli oczywiście będzie trzeba. Ćwiczcie, ćwiczcie. A ja, słuchajcie, mam tutaj takiego Jakuba, mojego posłańca, który pójdzie teraz do zamku, do złej królowej, i spróbuję dowiedzieć się, jaki mają plan na to wszystko. Czy może jednak będą chcieli się wycofać z tego ataku? Spróbujemy. Negocjacje najpierw trzeba podjąć. Tak, właśnie, oni tam stoją. Oni jakby już byli gotowi. Jakubie, pójdź do tego zamku. Dobrze. Zorientuj się, czy nadal chcą na nas napaść. Zapytaj, czego chcą w zamian. On idzie już tam, do tego zamku, a my będziemy wypatrywać tutaj właśnie, z samej góry. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i Jakub wróci do naszego zamku z powrotem, że oni nic mu nie zrobią i nie wezmą go jako zakładnika. 20 minutes later. Zobaczmy, co ustalili. Witam, witamy. Chcecie coś w zamian? Czekamy tylko na królową Bellę. Oni, słuchajcie, nic w zamian nie chcą, tylko chcą mnie złapać. Ciekawe, czy chcą mnie wpędzić do lochów, czy jednak od razu zabić. Wydaje mi się, że będą chcieli się na mnie mścić, więc raczej będzie ta opcja z lochami. Powiedzieli, czekamy na królową Bellę. Nie damy im takiej opcji. Nigdy w życiu mnie nie dostaną. Ja się tak łatwo nie poddam. Muszę też dbać o swój ród. O swój zamek. Musimy patrzeć, jak oni tam pracują. Jak oni walczą. Pamiętajcie o tym, musimy być lepsi. Królowa Gabriela chodzi, zobaczcie, z parasolką, bo ona boi się słońca, żeby jej jasna cera się nie popaliła. Spójrzcie. Dobrze, chyba skończyli, słuchajcie, swoje ćwiczenia. Słuchajcie, spójrzcie, jak oni ćwiczą. My ćwiczyliśmy dopiero swordy, ale musimy też walczyć właśnie z nimi na strzały. Czy mi się wydaje, czy oni tutaj strzelali? Teraz czas na inną walkę. Nie wiem, czy wiecie, ale możemy trenować tutaj swordy, ale też możemy ćwiczyć na arenie, ćwiczyć strzelanie. W tym miejscu możemy wziąć sobie strzały i łuk i strzelać do celu. Wszyscy muszą starać się trafiać do celu. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne.
Oni mają tarcze. O, my też, tak jest. Tutaj, celujcie. Na przykład w ludzi. Starajcie się, pamiętajcie, że to może być te wrogie królestwo. Tutaj, w te tarcze. Jak chcecie, bylebyście byli najlepszymi łucznikami. Pamiętajcie o tym, ćwiczcie. A ja muszę podejrzeć, co oni robią. Zobaczcie na nich. Spójrzcie. Oni kombinują chyba w nas strzelać. Są na straży. Musimy być tak samo dobrzy jak oni. Na razie ich nie atakujcie, żeby to nie był pretekst do szybkiej walki. Jeszcze gotowi nie jesteśmy. Musimy poznać ich taktykę, a jeszcze jej nie znamy. Mam pewien pomysł. Może wysłałabym swojego królewskiego szpiega, właśnie nasz przeszpiegi. W jaki sposób musiałaby się tam zakradnąć do tego zamku i dowiedzieć się, jaki oni mają plan na walkę. Bo na pewno ta zła królowa Gabriela wymyśliła właśnie ten plan na naszą wojnę. Musimy go poznać i ich przechytrzyć. To jest mój plan. Więc teraz cała nadzieja w moim szpiegu. Mam nadzieję, że podoła. Królewski szpiegu, mam dla ciebie zadanie. Spróbuj dowiedzieć się, jaki mają plan na bitwę. To może być niebezpieczne, ale uważaj na siebie. Liczę na ciebie, jesteś najlepszym szpiegiem królewskim. Masz największą rangę szpiega. A twój rozkaz. A więc rozkazuję. Idź i szpieguj. Dowiedz się jak najwięcej, jaką mają taktykę. Uważaj na siebie. Dobrze, ona poszła, a teraz my możemy patrzeć, jak jej to pójdzie. Spójrzcie, konie są. Oni na nas strzelają! O nie, żeby nasz szpieg uważał, żeby ten szpieg uważał. Idzie, spójrzcie. O nie. Ktoś biegnie na nią. No. Czy ona da radę? Nie wiadomo. Czy ona da radę? Ucieka na razie tam. O nie, oni wyszli do niej z łukami. Spójrzcie. Jak szybko zareagowali. O nie. Co będzie z nią? O nie. Gdzie ona jest? Ciekawe, czy im uciekła. Ciekawe, gdzie ona poszła. Może poszła tam gdzieś pod spód, pod właśnie tą drogę. Pod tą górę w jakiś sposób. Co tu się stało? Listonosz zemdlał. Przyszedł list. Jaki list? Słuchajcie, musimy to przeczytać. Królowo Bello. Chociaż już długo nią nie będziesz. Nie wysyłaj tutaj swoich posłańców, bo zdania nie zmienię. Twój zamek będzie moim zamkiem i przejmę całe Brookhaven. Więc nie kombinuj, przestań ćwiczyć, bo to nic ci nie da. Mam silniejsze wojsko. Do zobaczenia. 18.11. Co to może oznaczać? A czy to nie jest dzisiejsza data? Czy to nie jest wskazówka na to, że to będzie dzisiaj ta wojna? O nie, musimy się przygotować. Trochę się lepiej czuję. Jeszcze listonosz mi zemdlał. Połóżcie go do sypialni, niech do siebie dojdzie. Może będzie lepiej się czuł. Dobrze, on pójdzie do sypialni, a ja nie wiem, gdzie jest mój szpieg? Co to jest? Co to jest pod zamkiem? Kościotrup leży pod zamkiem. Sprawdźmy to. Oby to nie był mój szpieg. Mam nadzieję, że to nie jest mój szpieg. Co to jest? Jakim cudem oni tutaj wprowadzili jakoś kościotrupa? Spójrzcie na to. Chowajcie się. Wszyscy chowajcie się. Zasłaniam okna. Zrobili to specjalnie, by zwrócić naszą uwagę. A od czego odwrócić naszą uwagę? Ciekawe, jaki mają plan. Musimy na koniu poćwiczyć. Nie mamy czasu. Obawiam się, że nie mamy czasu poćwiczyć na koniu. To niestety już zweryfikuje bitwa. Czy znasz ich plan, mój szpiegu? Połowie, bo później mnie zauważyli. O nie, wiedziałam, że ją zauważyli. Chcą na nas napaść. O nie, czyli to się wszystko zgadza. Słuchajcie, teraz musimy się bardzo dobrze przygotować. Jeśli ktoś jeszcze na sobie nie ma zbroi, to niech w tym momencie ją ubierze. Nie będę żadnej zbroi zakładać. Trudno. Ćwiczyłam wiele lat, mój ojciec mnie wyszkolił, więc mam nadzieję, że to dziś nie pójdzie na marne. Musimy wyciągnąć nasze konie i jechać na walkę. Bierzemy w tym celu miecz, lornetka już nie jest potrzebna, i łuk. Chyba będziemy gotowi. Tarczę mam,
Więc teraz jesteśmy gotowi. Jedźmy w takim razie. Nie wiem, w którym miejscu oni są, ale na pewno ich zobaczymy z daleka. Gdzie oni są? Gdzie będzie ta walka? Jak myślicie, kto ją wygra? Czy my wygramy? Są. Chcę porozmawiać z królową. Jest królowa na przodzie. Zawsze byłaś ode mnie lepsza, ale dzisiaj się to zmieni. Jaka wkurzona jest, spójrzcie na nią, widzicie? To jest zła królowa. Dzisiaj się to nie zmieni. Jesteś tego pewna? Oczywiście. Wyzywasz mnie na pojedynek? Ja czuję już zwycięstwo w moim zamku. Tak, w takim razie ja nie mogę nic innego zrobić, jak pójść z nią na bitwę. Dobra, to co, Bello? Czas na twoją przegraną. Spójrzcie, jaka ona jest cwana. O nie. Moja armia, pamiętajcie, że jak tylko ruszymy, to wszyscy się biją. Uwaga. 3, 2, 1. Lecimy! Gdzie ona jest? Gdzie jest ta królowa? Dawać tą królową! Wszyscy się biją! Nie wiem, co z tego będzie! Nie wiem, co z tego będzie! Jak to się zakończy? Co jest grane? Nie! Gdzie jest moja armia? Gdzie jest moja armia? Dobrze jej nie rozpoznaję! Gdzie jest moja armia? Nie! Oberwałam! Zabierają mnie na noszach do szpitala! Koniem! Koniem mnie zabierają do szpitala! Ała! Jeszcze po mnie przejechali! Mam nadzieję, że moje królestwo mnie odratuje, że będą pilnować w tym momencie, kiedy ja będę w szpitalu, właśnie moje królestwo. Mam nadzieję, że przetrwamy, a że inni pokonają właśnie królową. Potrzebuję teraz pomocy. Potrzebuję ochrony, żeby teraz tamte królestwo mnie nie znalazło. Potrzebuję dużo odpoczynku, jakichś lekarstw i wsparcia, widzowie, waszego wsparcia. Dlatego zostawiajcie łapeczki do góry i subskrybujcie też kanał. Napiszcie w komentarzach, jak mamy pozbyć się tej złej królowej. A ja się z wami dziś żegnam. Pa, pa! Jestem nadal w szpitalu. Źle się czuję po ostatniej akcji z królową Gabrielą. Jest ze mną moja armia. Lekarz kazał przekazać receptę. Dostałam, słuchajcie, receptę w takim razie. I tabletki mam też wziąć jakieś. Niestety jestem jeszcze trochę poobijana. Na szczęście nie ma złamań, ale jakieś tam jest zwichnięcie. Dlatego muszę się tutaj jeszcze leczyć i trochę zostać w tym szpitalu, jeśli chcę szybko do siebie dojść. A moim zamkiem ktoś będzie musiał się zająć. Co mówią lekarze? Jestem bardzo ciekawa, co mówią lekarze, bo ja mogę nie wszystko wiedzieć. Mam nadzieję, że się ulepszy. Też mam nadzieję i słuchajcie, no niestety, ale mój zespół musi trochę zająć się właśnie moim zamkiem. Muszą chodzić na warty, więc za chwileczkę ich odeślę. Jedna część będzie musiała iść, a druga część pewnie zostanie ze mną, a potem będą musieli się wymieniać, bo nie może być tak, że królowa Gabriela jest tam sama przy naszym zamku. Trzeba go pilnować. Później mają przyjść z bandażem. Z bandażem? To może pod tym bandażem będzie lekarstwo. Wysokość. Lekarz powiedział, że wysokość jest bardzo ranna. Widzicie? Dlatego muszę tutaj niestety leżeć. Nie powinnam się ruszać, nie powinnam stąd wychodzić. Ale jak to zrobić, jeśli jest tam królowa Gabriela i ona chce przejąć mój zamek? Nie mam pojęcia, muszę to po prostu jakoś wytrzymać. Lekarze mówili, że jesteś jeszcze trochę osłabiona. Ciężko jest mi to przyjąć do wiadomości, nie zgadzam się z tym, ja muszę stąd jak najszybciej wyjść. Dobrze, drużyno, niech połowa z was idzie do zamku i go pilnuje. Dobrze, część już poszła, jest też z nami lekarz, a mój szpieg zostaje. Zobaczcie, mój szpieg zostaje, dobrze, on niech będzie. Szpieg zawsze musi być w gotowości i będzie w razie czego przekazywać jakieś informacje. Zrobię pani badanie kontrolne. Dobrze? Dobrze. Proszę mi zrobić badanie kontrolne. Zobaczymy, jakie będą tutaj aktualizacje w sprawie mojego zdrowia. Mam nadzieję, że będzie nieco lepiej, że lekarz powie jednak coś już dobrego. Bo zobaczcie, jak ja wyglądam. Taka jakaś zmarnowana, leżę na tym boku, smutna. No jak mam być szczęśliwa, skoro moje królestwo jest zagrożone? Oj, musi pani jeszcze zostać na kilka dni. Jak to? Nie chcę tu zostawać na kilka dni, jak on jest w ogóle uśmiechnięty. To nie jest w ogóle zabawne. Oczywiście, nic mi nie wyjaśnił ten lekarz, tylko mówi,
mój oczywiście i ja mam się zastosować do jego zaleceń. No chyba jest pani w ciężkim stanie. Oj, tam gadasz, lekarz, w jakim ciężkim stanie? Oła, oła, zobacz, zobacz, oła. Nie, ja jednak nie mogę tak chodzić. Ale będzie dobrze. Mamy w zamku kłopoty, królowa tak długo leżeć nie może. Za ile dni wyjdzie? Ale nie damy rady bez królowej. No właśnie, poinformuję po powrocie resztę. One już decydują, że ja mam wychodzić, ale lekarz nie chce mnie stąd wypuścić. On się nie zgadza. Twierdzi, że jestem za słaba. I w sumie powiem wam szczerze, że ja trochę się słabo czuję, ale... No ale, no nie wiem, jestem tak pomiędzy młotem a kowadłem, bo wiecie, chciałabym chronić swój zamek i być tam, bo jednak to jest co innego, jak jestem tam na miejscu, ale z drugiej strony, jeśli się teraz nie wyleczę, to będzie się ciągnąć i ciągnąć za mną, a naprawdę słabo się czuję, nie wiem co teraz zrobić. Może będę spokojniejsza, jeśli już dalsza część pójdzie, słuchajcie, do zamku? Królowo, słyszałam jakieś strzały? Co? Jak to? Pewnie mi się przysłyszało. O nie, muszę ich wysłać tam. O nie, biegnijcie do zamku, niech tylko zostanie mój szpieg. Ode mnie to wszystko, przyjdę za kilka minut zrobić pani prześwietlenie. Dobrze, okej, ja teraz zostanę sobie w tej sali z moim szpiegiem, jak widzicie. Ona mnie tutaj pilnuje, zawsze coś możemy porozmawiać, bo ona też jest taką dobrą osobą od taktyki, więc może mi coś też dobrego ona tutaj doradzić. A mój cały zespół, moi wszyscy pracownicy, rycerze, poszli do zamku pilnować właśnie mojego zamku. Mam nadzieję, że się wszystko uda. 1 hour later. Czemu ich tak długo nie ma? Powinni już wrócić. Szpiegu, martwię się o zamek i o ludzi. Czy pójdziesz zorientować się, co się dzieje? O, przyszedł lekarz, więc faktycznie dużo czasu minęło. Słuchajcie, jak już ponownie przyszedł lekarz, żeby zrobić mi prześwietlenie. Okej, szpieg już poszedł, a my przejdziemy na prześwietlenie. Witam ponownie. Witam. Mogę zrobić pani prześwietlenie, czy woli pani później? Teraz, teraz. Zobaczcie, lekarz to już nie mówi do mnie, wasza wysokość i tak dalej. Dobrze, to zróbmy teraz te prześwietlenie. Jest szpieg! Przejęli nasz zamek! Co? Jak to? Cała armia jest w lochach. Co się stało? Cała armia moja jest w lochach. Przejęli zamek. Poproszę poczekać, nie może pani się wysilać. Nie, ja nie mogę tutaj leżeć. Żadne prześwietlenie. To później zrobimy te prześwietlenie. Przyjdę do pana, nie wiem kiedy, ale ja teraz nie mogę. Ja bym podeszła bliżej, to też bym była w lochu. O nie, dobrze, że chociaż ty, szpiegu, nie poszłaś tam bliżej i będziesz ze mną. Będziesz takimi moimi posiłkami. Nie możemy się zbliżać. Oni są wszędzie. To jak ja mam odzyskać swój zamek? Nie! Odsłaniaj to! Ja i tak wyjdę! Ja i tak wyjdę, jak będę chciała! Jak ja mam dostać się do mojego zamku? Przecież ja muszę chronić swój zamek, nie mogę go oddać, a tym bardziej muszę teraz uwolnić ludzi. Jak ja mam to zrobić, jak oni są wszędzie? Dobrze, ja się nie poddam, ja się nie poddam. Jakoś powoli będę szła, bo trochę mnie wszystko boli, ale tam pójdę i uratuję ludzi. Proszę czekać, nie może pani opuścić szpitalu. Uratujemy ich. I co teraz? Doktorze, ja rozumiem wszystko, że pan się martwi, to jest pana praca. Ale to jest mój zamek i ja muszę ludzi uratować. Oni tutaj ze mną byli, pilnowali mnie i dbali. Teraz ja muszę się im odwdzięczyć i muszę ich wyciągnąć z tych lochów. Czy pan wie, co to znaczy być w lochu? Chyba nie. Więc my teraz idziemy z moim szpiegiem właśnie do zamku. Trochę kuleję, ale tam zajdę. Ale tam zajdę, musimy obmyślić plan. Jest koń, jest jej koń. A gdzie jest? Proszę czekać. Nie mogę, doktorze. Na pewno dasz radę? No niech pan się zlituje. Da pani radę? No muszę dać radę. Muszę dać radę. Wrócimy tu potem, a teraz przyjechał mój koń. Więc jedziemy. Tu jest mój zamek, a tam jest zamek tej złej królowej Gabrieli. Dobrze wiecie, że prosta droga jest ze szpitala właśnie do zamku. Chodźmy od tyłu, tak, to jest właśnie najlepszy pomysł. Trzeba zrobić to tak, żeby oni się nie zorientowali. Jedziemy tędy właśnie, to jest dobry pomysł, ale w końcu będziemy musieli siąść z koni, bo oni je zobaczą. Więc myślę, że to jest ten moment, kiedy musimy zsiąść z koni. Teraz spokojnie, tak, też tak myślę, ale wydaje mi się, że lepiej bez koni. Jakoś się tutaj zakradać. Tak jest, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Co tu się dzieje? O-o. Patrzcie, co tam jest grane za zamek. Lornetkę, potrzebuję lornetkę. Chciałam to zobaczyć, za zamek od razu. Dobra, szpieg jest dobry, więc ona może wiedzieć,
co i jak robić. Szybko, szybko, szybko. Ała! Ale słuchajcie, tak działa adrenalina, że ja staram się nie myśleć o tym bólu. Zajrzyjmy. Zajrzyjmy, co tu się dzieje. Co tu jest grane? Tu nikogo nie ma. Jest część ludzi pod zamkiem. Dobra, stój tu bezpiecznie, ale nie spadnij. Dobrze, dobrze, postaram się. Postaram się. Gdzie oni są? Uwaga na okna. Dobra, uważamy. Musimy ich jakoś stamtąd wydostać. Właśnie, potrzebna jest nam lornetka. O nie. O nie. Tam jest rycerz. Tam jest rycerz królowej Gabrieli. Co tam jest napisane? Już po was. Dobra, musimy do lochu wejść. Wiem, ale zastanawiam się, czy jakoś nie będziemy musiały się tutaj zanurzyć i może jakbyśmy dały właśnie tutaj śpiwór, to w ten sposób byśmy się tam dostały. Nie jestem pewna, jak to zrobić, ale spróbujmy, żeby nas nikt nie zobaczył. Tu? Dobra. I teraz? Może uda się jakoś postawić ten śpiwór? Na razie źle go postawiłam. Może górą? Tutaj trzeba się trochę namęczyć, żeby dobrze postawić ten śpiwór. Może tak? No, nie do końca. Jest z nami lekarz, zobaczcie, on będzie chyba nam pomagał. Musimy jakoś się tam dostać, ale nie mogę postawić tak śpiworu, żebym mogła wejść do środka. No dobra, to jest nadal w tę stronę. A jak postawię go tak, zobaczcie na to, lepiej będzie górą. No dobra, to musimy postarać się wejść górą. Tylko jak? Potrzebujemy drabiny. Potrzebujemy drabiny, więc tutaj już jest jedna, okej. Ja też muszę się tu jakoś wspiąć. Okej, i postawić też jeszcze kolejną. Muszę teraz podskoczyć tu. Burza, burza, burza. Dajesz, okej, teraz zerknijmy tu. Tu nikogo nie ma. Tu jest kolejna drabina. Okej, jest kolejna drabina. Może damy radę w ten sposób? Nawet najpierw ona przeciera szlaki. Dobra, teraz jeszcze ja tu. Coś odbijam się od góry. Będziemy! Jesteśmy, jesteśmy! Tu nikogo nie ma, spójrzcie! Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Musimy przygotować się. Sword, 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 sword. Gdzie jest sword? Okej. Dobra, idziemy. I na sam dół. Tak. To jest racja. Idziemy na sam dół. Dobra, otwarte. Może pogaszę światła nagle. Myślę, że to jest dobry pomysł. Pyk. Okej, tu będzie ciemność. Na klatce schodowej też by się przydała ciemność. Przecież mogę gasić światła. Idziemy. Jesteśmy już blisko. Idziemy z moim szpiegiem. Spójrzmy do lochów. Są. Są tam. Kręcą się też właśnie ci, ta armia. I tutaj jest jeden rycerz, który śpi. Tak, śpi. Spójrzcie, są lochy. I są w lochach moi ludzie. Muszę ich jakoś uratować. Chyba tak, chyba śpi. Muszę ich wypuścić. Muszę ich wypuścić, tylko których najpierw? Chyba tych wypuszczę. Wychodźcie, wychodźcie. Ratujcie się szybko. Musimy jakoś uciec. Cichutko, cichutko. Szybko, ale cicho. Szybko, ale cicho. Jeszcze wypuszczę tych. Szybko, dobra. I teraz uważajcie. Musimy jakoś się stąd wydostać. Królowo, dziękujemy, jesteś najlepsza. Teraz pomóżmy naszemu królestwu. Ja jestem teraz za słaba. Jestem za słaba, żeby walczyć z królową Gabrielą. Więc nie mogę teraz. Nie mogę z nią teraz walczyć. Nie mogę z nią teraz walczyć. Musimy uciec. Więc uciekajmy, tylko nie wiem, którędy. Za mną. O nie, jeden rycerz. O nie, jeden rycerz. Ale może uda się... O nie, 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 jakich jest to dużo? Co to są za kościotrupy? Uciekajcie, uciekajcie. O nie, szybko, 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 szybko. Uciekajcie, 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 uciekajcie. Na konie, szybko, na konie, na konie. Szybko, szybko, z całej siły. Uciekajcie, 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 uciekajcie.
Uciekajcie, moi ludzie, uciekajcie! Nie wiem, gdzie my się teraz, słuchajcie, schowamy. Nie mam pojęcia, bo przecież zamek jest nasz przejęty. Ale musimy tak czy siak go odzyskać. Jesteśmy teraz z moim zespołem, z moimi ludźmi, ale ci źli mogą dalej nas, słuchajcie, tutaj łapać, gonić. Tak, jest rycerz tej Gabrieli. O nie, musimy i tak uciekać. Ja nie wiem, dokąd my mamy uciec, żeby oni po prostu nas tutaj nie znaleźli. Ja nie chciałam z nią dzisiaj walczyć, bo byłoby to ciężkie i na pewno bym przegrała. Dlatego biegnę. Może wrócę do tego też szpitala na jakieś badanie albo jakiś zabieg, nie wiem, ale już w sumie lepiej się czuję. To chyba ta adrenalina działa i wiecie, królestwo jest dla mnie ważniejsze niż moje zdrowie tak naprawdę. Nie wiem, co teraz zrobić, ale jakimś cudem będzie trzeba odebrać te nasze królestwo. Mogą nam zabrać zamek do lochów. Zobaczcie, non stop oni nas tutaj gonią i szukają po całym mieście. I tu jest lepszy widok. Musimy w jakiś sposób przejąć z powrotem, odebrać nasz zamek. Musimy jakoś to zrobić. Nie mam pojęcia jeszcze jak, ale spójrzcie, tam są ludzie i oni pilnują. Więc teraz królowa Gabriela się bardzo wkurzy, jak zobaczy, że lochy są puste i uratowałam swoich ludzi. Bardzo się zdenerwuje. Więc na pewno będzie tego zamku teraz pilnowała lepiej. Wy w komentarzach możecie mi napisać, jak ja mogę odzyskać właśnie swój zamek. Może jakiś plan, bo naprawdę to musi być bardzo dobrze przemyślane, ale ten zamek nigdy nie będzie jej. To jest tylko chwila. To jest jakaś moja niedyspozycja, ale chwilowa. Tak łatwo nie będzie. Dlatego napiszcie, co mogłabym tutaj zrobić, jakie kroki podjąć, aby odzyskać nasz zamek. Dlatego napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co miałabym zrobić, żeby odzyskać mój zamek, bo ja tak tego łatwo nie podaruję i gwarantuję, że może być bitwa kolejnym razem. Spójrzcie, jak oni tam wyglądają. Jak oni sobie siedzą na moim zamku, pewni siebie. Przecież to nie jest wasz zamek, gdzie jest jakaś lornetka. Potrzebuję lornetkę i wam pokażę. Dobra, uwaga. To jest zamek królowej, a to jest mój. Team Gabriela. I królowa Gabriela już nie siedzi w swoim zamku, a jest w moim zamku. Spójrzcie, spójrzcie. Tu są konie na przodzie, a ona siedzi na samej górze. A tutaj jest jedna dziewczyna, która pilnuje zamku. I tu jest kolejna, która ma strzały. I my nie możemy tam dzisiaj podejść, bo mogą nas załatwić. Ja nie wiem, czy ona nas nie widziała. Lepiej się schowajmy i wykombinujmy jakiś plan. Ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry i subskrybujcie kanał. Bądźcie na bieżąco i czekajcie na kolejną część królewskiej serii. A ja się z wami żegnam. Pa, pa! Jak pamiętacie, ostatnio królowa Gabriela przejęła nasz zamek. Królowo, mam pomysł. W tym momencie mam ze swoimi rycerzami naradę, żeby wymyślić coś ciekawego, coś sensownego, jak odzyskać ten nasz zamek. Nie może być tak, że ona teraz włada dwoma zamkami. Spójrzcie, tam jest nasz zamek, a tam jest zamek królowej Gabrieli, czyli tej złej. I ona teraz ma nie dość, że nasz zamek, to i jej własny. Musimy odzyskać nasz dom i nasz tron. Nie będzie tak, że ona będzie miała dwa światy. Nigdy w życiu na to nie pozwolę. Troszeczkę wróciły mi siły. Czuję się znacznie lepiej. A jeszcze ta adrenalina mnie napędza i na pewno dzisiaj ją pokonamy. Uwaga, uwaga. Moja ekipo, co robimy? Czy ktoś ma jakiś plan? Wkradnijmy się do ich zamku, bo są u nas. To jest dobry pomysł, ale ja chcę mieć swój tron, a nie jej. Przygotujemy się tam. Do czego? Do czego się przygotujemy? Poczekajcie, bo rycerz Morelka ma jakiś pomysł. Wolałabym nie siadać na tronie tego zamku jej, do może jakiegoś podejścia do nich. Już próbowałam robić podejście i źle się to skończyło, chociaż próby. Was udało mi się uratować, ale nic z tego więcej nie wyniknęło. Pamiętaj, że jesteśmy nieco osłabieni, a królowa, chociaż próby, a królowa jest zmęczona. Musimy odzyskać zamek, położyłaby się.
Wydaje mi się, że nią włada jakaś zła energia i po prostu ona nie musi odpoczywać. Zła energia też jest w tym zamku, jej właśnie, dlatego w ogóle nie chciałabym zasiadać na jej tronie, bo boję się, że zmienię się w tak samo złą królową jak ona. Więc uwaga, musimy wymyślić coś innego. Jak ich podejść? Jak tu załatwić sprawę? Zobaczcie, jak ich dużo jest tam w zamku. No właśnie, weźmy może lornetkę i zobaczmy coś przez te okna, bo nie są zasłonięte, więc może uda nam się coś zobaczyć. Ich zamek jest pusty. Wiem, ale pamiętaj, że to może być zasadzka. To jest jej zamek, a to jest nasz zamek. Spójrzcie, nie wiem co ona robi, ale na tronie w tym momencie nie siedzi. Obczajmy górę. Tu nikogo nie ma. Na warcie nie stoją, więc zobaczcie, jacy są pewni siebie. Obczajmy teraz, okej? Okay? Może nam się uda, słuchajcie, zobaczyć coś więcej. Czekajcie, poczekajcie, podejdźmy pod górkę. Są rycerze, ale nie wiem, gdzie jest królowa Gabriela. Nie wiemy, gdzie ona jest, nie widzę jej. To może być pułapka, nie możemy iść do tego zamku. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Nie widać ich. No właśnie! Też tak sądzę, widziałam jakieś dwie osoby, więc nie jesteśmy pewni, czy faktycznie ten zamek jest pusty. Ja tak sobie myślę, że musielibyśmy dowiedzieć się, jakie ogólnie plany ma królowa Gabriela i co ona ma właśnie zamiar zrobić. Czy ona się w ogóle nas spodziewa, jak myślicie? Ja już nie mam. A co byście powiedzieli na to, żeby wysłać do tego zamku naszego szpiega ponownie? Nie wiem, mogę podejść jakoś do nich i się dowiedzieć, co planują. No właśnie, tak jest. Wyślijmy naszego szpiega, może się czegoś dowie, jakie plany ma królowa Gabriela. Nasz szpieg poszedł. Może się czegoś dowie, gdzie ona jest. Musimy sprawdzać teren. Otwiera się zamek. Modelka, uważaj na siebie. Uważaj, patrz przez lornetkę. Widzisz coś? Ja też spojrzę. Kto to wyskoczył z zamku? Czy to nasz szpieg? Spójrzcie na to. Patrzcie, 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 idzie. Idzie do zamku. Zobaczcie na to. Muszę wam to szybko pokazać. Patrzcie. Tam jest gdzieś nasz szpieg. O, jest. Musi podsłuchiwać, może się czegoś dowie. Uwaga. Mam nadzieję, że będziemy mieli pewne informacje. Co będzie można zrobić? Jest, skrada się, spójrzcie na to. Czy temu szpiegowi się uda? To jest najlepszy szpieg w naszym królestwie. No dobra, może coś usłyszała. Uważaj, bo ktoś stoi przy drzwiach. Uważaj. To jest dziwna postać. Ten rycerz niezbyt chyba widzi naszego szpiega. O nie. Patrzy się w tą stronę. Spadł tam. Mam nadzieję, że nie przekaże królowej, że był tutaj właśnie szpieg. Czekajmy na szpiega. Tak jest. Jesteśmy za zamkiem i teraz obczajamy, bo czekamy właśnie na naszego szpiega. Może uda nam się czegoś dowiedzieć. Jest, idzie. Spójrzcie. Wraca. Dobra, jeszcze coś tam zagląda, ale chyba do nas wraca. Udało się, szpieg jest cały, więc to już jest, słuchajcie, połowa sukcesu. Czego się dowiedziałaś, mój drogi szpiegu? Idzie, tak jest, jestem. Super, bardzo się cieszę. Ale powiedz, czego się dowiedziałaś? Jakie ma plany królowa Gabriela? Mamy problem. O nie! Ja już jestem, słuchajcie, przyzwyczajona do problemów, ale jaki to jest problem? Królowa zamówiła konie. No tak, słuchajcie, królowa zamówiła konie, bo przecież jak przejęła nasz zamek, to brakuje jej koni. Musimy coś z tym zrobić, musimy tą informację jakoś bardzo dobrze tutaj wykorzystać. Co my możemy wymyślić, słuchajcie? Ona zamówiła konie i co w związku z tym? Ona tworzy armię, większą armię. Co by tutaj zrobić? Mam pewien pomysł.
Sami przebierzemy się za konie i wpuścimy tam konia trojańskiego. Tak jest! Przebierzemy się za konie, ja będę tym dużym koniem, właśnie trojańskim, największym, a cała ekipa będzie mniejszymi koniami. Część otoczy zamek, a ja z dwójką innych koni przejdziemy na początek właśnie... Uciekajcie, tam ktoś stoi! Na początek tego zamku nasz szpieg będzie udawał rolę takiego człowieka, który przyprowadził właśnie te konie i my... Zostaniemy, mam nadzieję, wpuszczeni do zamku i przejmiemy ten zamek. Już nie mogę się doczekać. A więc uwaga, szukać stroju królowa? Tak jest! Szukajcie stroju konia! Zmniejszcie się, moi drodzy, i szukajcie właśnie stroju. 20 minutes later. Uwaga, jesteśmy gotowi. Tak wyglądamy jako konie. No da się trochę rozpoznać, że jesteśmy dziwni, ale mam nadzieję, że królowa Gabriela nie ruszy na tyle swoim muszczkiem, żeby się skapnąć. A więc uwaga, jedziemy naprzód zamku. Jest z nami szpieg, który przyprowadzi jakby te zamówienie właśnie w postaci tych koni. Możemy jeszcze dać sneak, żeby bardziej wyglądać jak konie. Bo jednak zobaczcie, stoimy na dwóch nogach zamiast na czterech, ale teraz jest nieco lepiej. Dobra, idziemy. Uwaga, uwaga, patrzcie, patrzcie. No w porównaniu z tymi konikami to jest trochę ciężko. Ale dobra, mam nadzieję, że nie skumają. Jedziemy, jedziemy, jedziemy naprzód. Stójcie tu. O, już jest zamówienie. Dobra, mam nadzieję, że królowa Gabriela się, słuchajcie, nie skapnie. Oto już zamówienie przyszło. Dzień dobry, dostawa. Dzień dobry, dziękuję. Czy ona się skapnie? Że wyglądamy trochę inaczej? Że dziwnie wyglądamy? Mam nadzieję, że nie. Trochę dziwne te konie. O nie, 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 skapnęła się, ale nie. To wszystko z nimi w porządku. Oczywiście, szpiegu, dajesz radę, dajesz radę. O co pani chodzi? Konia, konie, dobrze, dobrze, takiej mów. Bardzo dobrze, zobaczcie, nałożyłam maskę, może nie zostanie rozpoznana. Tak po prostu głodne są. Tak, jesteśmy głodne, i haj, jesteśmy głodne. My hungry jesteśmy. Co? No normalnie, tak głodne jesteśmy, że zaraz się zeżremy. Nic, nic. No dobrze. Mogę je wprowadzić? Uwaga, widzowie, czy wejdziemy do zamku? Chyba nas prowadzi. Chyba nas prowadzi, tak? Idziemy do zamku i uwaga. I teraz wszyscy zrzucamy z siebie te stroje i bierzemy miecze. Uwaga. Czy jesteśmy wszystkie konie w zamku? Zapraszam, dobra. I to, uwaga, jest nasz czas. Teraz, a tu jest mamusia duża. Tak, zaraz się przekonasz, kim ja jestem. To jestem ja, królowo Gabrielo. I co powiesz na to? Teraz jesteśmy armią, właśnie której się bałaś. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bierzmy jej armię, bierzmy też jej armię. I do lochów ją, do lochów ją. Wszyscy, wszyscy bijemy się! Bijemy się i ich zamykamy do lochów! I ten zamek będzie nasz! Będzie zamek nasz! Przejmujemy go! Ej ty, szybko! Sprawdzaj, gdzie jest królowa Gabriela! Malwinka jest w teamie królowej Gabrieli! Teraz zabieram cię do lochu! Jedna leży! Dobrze, dobrze! Pokonana! Zabieram też! Do lochów ich! Szybko! Do lochów, bierzemy was! Królowo, weź łuk na dystans. O nie, ty pilnuj ich z dystansu, a ja zaprowadzam ich teraz do lochów. Za mną, bo jak nie, to zobaczycie, jak smakuje ten miecz, który mam w ręku. Za mną. I teraz będziecie tu siedzieli, aż nie zmienimy zdania. Nie, tylko nie to. A właśnie to. Będziecie tutaj siedzieć i czekać na swoją królową. Ale ja wam to mówię, ona tutaj nigdy się nie pojawi. Ale właśnie zaraz, gdzie jest królowa Gabriela? Gdzie ona jest? Musimy się tego dowiedzieć. Czy ona schowała się w zamku? Szukajcie w zamku. Szukajcie w zamku. Rozdzielmy się i szukajcie w zamku królowej Gabrieli. Nigdy mnie nie znajdziecie. Jest! Ona tutaj! Ona ucieka na koniu. Chodź tu! Niech ja cię tylko złapię, zobaczcie.
Królowa zostawiła swoich podwładnych. Widzicie, co z niej za królowa? Ja nigdy bym swoich nie zostawiła. Uciekła. Uciekła daleko, gdzie pieprz rośnie, ale my ją jeszcze spotkamy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapę do góry, subujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Pa, pa. Jak pamiętacie, toczymy wojnę ze złym królestwem, z królową Gabrielą. Ostatnio uciekła nam z naszego zamku, ale mamy jej rycerzy. Przypuszczam, że to jeszcze nie koniec sprawy i że jeszcze się zobaczymy. Ale nie wiem, co zrobić, bo to, że zdołaliśmy odbić nasz zamek, to jeszcze nie wszystko. Mamy w tym momencie właśnie naradę z moimi rycerzami i z moim pomocnikiem prawą ręką. Nie wiemy, co dalej będzie z naszym zamkiem. No właśnie, trzeba coś wymyślić. Ale nie wiemy na razie co. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy obronili w jakiś sposób właśnie nasz zamek. Kto to? Obcy pod zamkiem, królowo, nie znamy go. Jak to? Jak obcy? Kto to jest? Kto to jest? Zobaczcie! Czy wygląda wam znajomo? Kim jesteś? Witaj, jestem księciem Wincentem. Spójrzcie, jak wygląda. Faktycznie wygląda tak bardzo elegancko, tak po królewsku. Ale spójrzcie na jego głowę. Czy powie nam coś więcej o sobie? Spójrzcie, przyjechał na czarnym koniu. Jestem tu od królowej Gabrieli. A wiecie dobrze, że królowa Gabriela to jest przeciwne królestwo nam właśnie. To jest złe królestwo, on jest od niej, czyli on jest razem z nią w drużynie. Czego tu chcesz? Czy chcesz najechać na nasz zamek? Otóż chciałbym wyjaśnić te nieporozumienie. Jakie nieporozumienie? Czy on to, że królowa Gabriela przejęła na jakiś czas nasz zamek, nazywa nieporozumieniem? Jestem księciem zrodzonym z wilczej krwi. Przedstawił nam się. Czyli to jest Wilkus! Tak! Książę Wincent zrodzony z wilczej krwi. Zapytajmy się go, skąd przybywa. Skąd przybywasz? Z krainy Ragdar. Zobaczcie, jak on się dziwnie zachowuje. Tak trochę zasłania swoją twarz. Wydaje mi się, że takiej osobie wtedy nie można zbytnio ufać, ale dobrze. I tak jestem ciekawa. Ciekawość, słuchajcie, wygrywa i myślę, że zaprosimy go do zamku. Dowiemy się, czego dokładnie chce. Wilkusie, w takim razie zapraszam do zamku. Jestem bardzo ciekawa, jaki on ma plan. Proszę bardzo, usiądź w takim razie i zobaczymy, co my tutaj ustalimy. Wilkusie, nie jesteśmy groźni, lecz boimy się, że ty tak. Otóż, Bella, nie ufam mu. Słuchajcie go. Co masz do powiedzenia? Chciałbym, żebyśmy mieli między sobą rozejm. To jest dobra wiadomość. Chciałabym bardzo rozejm z królestwem królowej Gabrieli. Oznaczałoby to już spokój, święty spokój. Nie byłoby już najeżdżania na zamki. O tym marzę. Spójrzcie, on się przemienia. Teraz wygląda nieco inaczej. Wygląda bardziej po ludzku. Przybrał jakąś inną formę. Myślicie, że teraz mogę mu bardziej ufać? Wydaje mi się, że tak. To jest moja prawdziwa twarz. Teraz wierzycie? Teraz lepiej. Trochę lepiej się negocjuje z osobą, której widzi się twarz właśnie. Dobrze. Rycerze, co myślicie? Czy mu zaufać? Czemu ją ukrywałeś? Dla swojego bezpieczeństwa. Rycerze, jak myślicie? Czy mu zaufać? Wizja rozejmu jest bardzo fajna. Raczej tak. Okej. Zaufaj, ale nie obiecuj do końca rozejmu. Nie wiemy dokładnie, co może zrobić. Widzi królowa? Trochę dalej mu nie ufam, ale tak. Okej, w większości zdania są takie pozytywne. Nie dziwię się, dlaczego mój team jest taki ostrożny. Ja jestem tutaj nastawiony pozytywnie. Będę blisko ciebie i będę cię pilnować. Nie wiadomo, na co go stać. Dobrze. Moje rycerze są blisko i mają też miecze. Byle jak chcesz, ufaj, ale nie wiemy, co będzie dalej. Niestety, ryzyko jest wpisane w takie życie, dlatego musimy mu zaufać. W takim razie, co proponujesz? Na czym ma polegać ten rozejm? Po prostu, że wypuścicie rycerzy z lochów. Rozumiem. Chcę wypuścić rycerzy, a w zamian wy nie będziecie już najeżdżać na nasz zamek? Bo to nie jest w ogóle potrzebne. Ale posiadanie waszych rycerzy w naszych lochach jest
chociaż małym gwarantem, że na nas nie najedziecie, bo nie macie przecież wojska w ten sposób, a my wam damy spokój. Widzowie, jak myślicie? Co zrobić? Co wy byście zrobili na moim miejscu? Jaką decyzję byście podjęli? A my wam damy spokój. To bardzo piękne, co on mówi. I wiecie co? Chyba na to pójdę, bo bardzo zależy mi na tym, żeby moi rycerze i moi ludzie mieli spokój, tak samo jak ja, i nasze królestwo było bezpieczne. A więc, słuchajcie, coś za coś. No tak. W takim razie, myślę, że na to przystaniemy. A więc, moja prawa ręko, przygotuj proszę umowę. Zaraz spiszemy tutaj umowę, podpiszemy ją. Okej, prawa ręka, spójrzcie, tam z tyłu przygotowuje umowę. Chyba wraca z gotową umową. Spójrzcie, już jest. Dobrze, myślę, że najpierw podpisze ją właśnie książę Vincent. Już mam. Okej, proszę mi podać. Okej, czyta, sprawdza tą umowę. Czy wszystko będzie dobrze? Czy nie wymyśli czegoś innego? Gotowe. Okej, w takim razie teraz moja kolej. W takim razie teraz ja sprawdzam tę umowę. W zamian za to, że wypuścimy ich rycerzy, oni dadzą nam święty spokój i przestaną najeżdżać na nasze królestwo. Tak, wszystko się zgadza. A więc ja też podpisuję. Załatwione. W takim razie bardzo proszę, oddałam teraz umowę dla mojego sekretarza, a w tym momencie możemy przejść się do lochów i wypuścić właśnie tych jego rycerzy. Dobrze, teraz przejdźmy do lochów i wypuśćmy ludzi właśnie królowej Gabrieli. Spójrzcie, już wypuszczamy wszystkich, bo musimy się wywiązać z właśnie podpisanej umowy. Halo, wypuśćcie nas. Możecie już wyjść. Wszyscy możecie wyjść. Sprawdzam lochy. Są puste. Wychodźcie, jesteście wolni. Z księciem Vincentem podpisałam umowę, że możecie wyjść z tych lochów i już nigdy do nich nie traficie, a wy w zamian za to nigdy już nie będziecie najeżdżać na nasz zamek. Sprawdzę jeszcze dla pewności ten loch. Okej, jest już pusty. W takim razie jesteście wolni. Królowa Gabriela będzie szczęśliwa. Na pewno, ale ja chyba tym bardziej, że nie będziecie najeżdżać na nasz zamek. Wreszcie wolność, będzie zachwycona. Okej, Wilkus już idzie, spójrzcie. On już idzie, prowadzi swoich ludzi, zobaczcie. Także żegnaj, Wilkusie, mam nadzieję, że już się więcej nie zobaczymy, a jeśli się zobaczymy, to w dobrych okolicznościach. No to na mnie już czas. Tak jest. Zabieraj swoich rycerzy i żegnaj. Mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. Żegnaj. Wilkus już odjeżdża na swoim koniu, a jego rycerze idą razem z nim. Nie widać go już. No to dobrze. Chyba możemy uznać ten dzień za sukces. Udało się w takim razie. Chyba będziemy już bezpieczni, no bo przecież rozejm podpisany, a taki dokument jest bardzo ważny, więc jesteśmy, słuchajcie, bezpieczni. Nareszcie można spać spokojnie. Królowo? O co chodzi? O co chodzi, sekretarzu? Dlaczego masz jakąś taką dziwną minę? Coś ci nie pasuje? Bo ta umowa... Co z tą umową? Co chcesz mi powiedzieć? Co się dzieje z tą umową? On się nie podpisał. Jak się nie podpisał? Zrobił kleksa. Ta umowa jest nieważna. Co? Jak to? Umowa jest nieważna. Zrobił kleksa. Okłamał nas. O nie, no faktycznie. Przecież umowa powinna mieć normalny podpis. Że ja tego nie zauważyłam. Jakim cudem ja tego nie zauważyłam. Chyba byłam aż tak szczęśliwa, że po prostu podpisaliśmy rozejm. Tylko sprawdziłam warunki tej umowy. Wszystko się zgadzało, a nie zwróciłam uwagi na jego podpis. On zrobił kleksa? No nie, przecież umowa faktycznie wtedy jest nieważna, nie ma ważnego podpisu. Ufaliśmy, ale przez chwilę. Widzisz, jacy są ludzie. No nie, przecież ja się załamię, ta umowa jest nieważna. My oddaliśmy jemu wojsko, oddaliśmy mu rycerzy. Czy wy rozumiecie, co to znaczy? Teraz królowa Gabriela ma swoją całą armię, a my nie mamy gwarancji, że jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, no właśnie. O nie, i co teraz będzie? Czy my musimy przygotowywać się na jakąś wojnę? Czy musimy jakoś zabezpieczyć nasz zamek?
Czy musimy zrobić szkolenia dla naszych rycerzy? Co mamy zrobić? Znowu są silni. Odzyskali całe wojsko. Tak, co teraz? Mówiłam, że mu nie ufać. No tak, ja też mu nie do końca ufałam przez to, jaką też miał twarz, ale no... Musieliśmy zaufać, bo to była duża szansa na to, żeby nasz zamek żył już w spokoju. Co my teraz zrobimy? Jestem teraz załamana. Co my mamy teraz zrobić? Bella, nie płacz. Bella, nie płacz, pomożemy ci. Nie płacz. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak z tego wyjść? Sekretarzu, czy może masz ty jakiś pomysł? Ty zawsze wpadasz na jakiś dobry pomysł. Ja mam! Jaki? Podziel się nim. Teraz już chyba wszystko będzie dobre. Trzeba wezwać pana Kleksa z Akademii, bo on się na tym zna najlepiej. No tak! Przecież Wilkus zrobił Kleksa na umowie. A my tego Kleksa na umowie musimy jakoś naprawić, tak? Żeby zdobył się z tego podpis. Tak, żeby ta umowa była ważna. Jak miało przecież być. I na pewno pomoże. To jest bardzo dobry plan. No przecież kto ma się znać lepiej na Kleksach jak pan Kleks z Akademii? Tylko, że to nie takie proste. Jak to? A już myślałam, że się wszystko uda. W specjalnej księdze o przywołaniu pana Kleksa będą informacje. Informacje? Dobrze, w takim razie biegnę do biblioteki i szukam taką książkę. Może znajdę. Jest. Muszę to sprawdzić. Jest tutaj napisane, że... Aby przywołać pana Kleksa z Akademii, najpierw trzeba stworzyć mu awatar. To oznacza, że najpierw musimy stworzyć awatar w Brookhaven pana Kleksa, a wtedy będzie można już zrobić resztę rytuału i go przywołać. Mam nadzieję, widzowie, że temu podołamy. Jeśli mi kibicujecie i chcecie, aby wszystko wyszło dobrze, abyśmy dali radę stworzyć awatar pana Kleksa w Brookhaven, to koniecznie zostawiajcie łapeczki do góry i subskrybujcie kanał. W następnym odcinku spróbujemy coś takiego zrobić i mam nadzieję, że naprawimy ten podpis na umowie, a wtedy nasze królestwo będzie bezpieczne. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Pa, pa! Jak pamiętacie, książę Vincent ostatnio nas oszukał. Zrobił Kleksa na bardzo ważnej umowie, która miała mówić, że już będziemy bezpieczni. Nasze królestwo, ja i moi podwładni będziemy bezpieczni i oni nigdy już na nas nie najadą. Ale zrobił Kleksa i umowa jest niestety nieważna. Natomiast mój sekretarz wpadł na pomysł, że trzeba... przywołać pana Kleksa. Znaleźliśmy taką informację właśnie w specjalnej księdze, jak przywołać pana Kleksa, więc dziś mamy takie zadanie. Najpierw trzeba było stworzyć mu awatar i to właśnie zrobiliśmy, więc teraz wykonajmy wszystkie inne czynności z instrukcji właśnie tej książki, aby przywołać pana Kleksa, by pomógł nam uratować nasze królestwo. Spójrzcie na moich rycerzy, oni nie mogą się doczekać tego, jak nasze królestwo właśnie będzie bezpieczne, więc w tym momencie szukam tę księgę, nie wiem gdzie ją dałam. Mam! No więc słuchajcie, moi drodzy, w księdze jest napisane, aby przywołać pana Kleksa z Akademii, należy udać się na górę zamku. Okej, to my tam pójdziemy. Wszyscy niech ustawią się w okręg. Muszę to przekazać moim ludziom. Dobra, myślę, że na tym, słuchajcie, na razie poprzestaniemy, więc udajmy się szybciutko teraz na górę zamku. Chodźmy i róbmy kolejne po prostu rzeczy z tej książki, żeby się dowiedzieć co dalej. Chodźcie na górę. I górę myślę sobie, że zmienimy właśnie na to, okej, okay. Na te miejsce do treningu, dzięki temu będziemy mieli duże tutaj pole. I teraz, w tej księdze dalej było, niech wszyscy ustawią się w okręg, dobrze, czyli teraz to muszę im przekazać. Dobra, to zaczynajmy, ja w sumie też, ja może stanę sobie tutaj, okej. Okay. Tu już mój sekretarz zaczyna też. Super, ustawiliśmy się, słuchajcie, zobaczcie, w taki okręg. Wydaje mi się, że jest w porządku. Dobrze, sprawdźmy kolejne instrukcje. Co nam ta księga mówi? Aby pan Kleks został przywołany, trzeba stworzyć mu awatar. My to zrobiliśmy przecież ostatnio. Teraz jedna osoba musi się poświęcić na 24 godziny, zamienić się na światy. Staje po środku kręgu i zaczyna specjalny taniec. Musimy, słuchajcie, teraz kogoś wybrać,
z naszych ludzi. Rycerze oczywiście są bardzo chętni, aby mi pomóc, ale ja ich potrzebuję ze sobą na miejscu. Niech zrobi to sekretarz. Spójrzcie, w takim razie, niech sekretarz wejdzie do tego okręgu i wykona specjalny taniec. Ale poczekajcie, bo mam wrażenie, że jeszcze to nie wszystko. W księdze jest jeszcze napisane, że aby ten rytuał wyszedł, to słuchajcie, musimy ustawić tu dużo pochodni, dać dym i wiele innych przedmiotów, które mogą się do tego przydać, a wtedy to zadziała. I nasz sekretarz zamieni się z panem Kleksem na światy na 24 godziny. Wezmę pochodnię i ustawię ją tu, kolejny tu. Dobrze, jest ich coraz więcej, spójrzcie. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie. Musimy zrobić specjalne takie miejsce, aby coś takiego nam tutaj wyszło. Żeby te przywołanie pana Kleksa zadziałało. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj jeszcze koniecznie są potrzebne dymy. Dobrze. Okej. Z mojej strony to już wszystko. Okej. Spójrzcie, jak tego jest dużo. Idealnie to wygląda. Myślę, że teraz, jak nasz sekretarz zatańczy specjalny taniec, to uda się przywołać pana Kleksa do pomocy. Uwaga! Czy to wyjdzie? Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Zaczyna się unosić, zaczyna się ona ruszać. Tańczy, 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 wykonuje taniec. Zobaczcie, dziwnie to wygląda. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. Wszystko się trzęsie, co? Udało się! Mamy pana Kleksa! Udało się, jest! Udało się, rycerze! Zrobiliśmy to, przywołaliśmy pana Kleksa, juhu! Brawo, brawo, rycerze, dobra robota, bez was bym tego nie zrobiła. Mamy już tutaj pana Kleksa. Słuchajcie, teraz musimy wszystko mu tutaj przedstawić, co i jak, gdzie ja jestem, po co mnie wezwałyście. Panie Kleksie, może chodźmy do zamku, chodźmy do stołu. Chodźmy do stołu, tam wszystko panu wyjaśnię. Chodźmy wszyscy, chodźmy. Musimy odejść już od tych dymów, bo troszeczkę już jest duszno. Więc tutaj przegadamy z panem Kleksem, co i jak, co się dzieje, jak wygląda cała sytuacja. A więc sytuacja wygląda tak, że wilkusy nas oszukały. Był tu ostatnio książę Vincent, który miał podpisać z nami umowę, która mówiła, że już więcej nie najadą na nasz zamek. Dodam tylko, że on współpracuje z królową Gabrielą. Ale oszukał nas, bo zrobił Kleksa na umowie zamiast podpisu. No i wszyscy przecież wiemy, że wtedy umowa jest nieważna, bo to nie jest normalny podpis czytelny, tylko jakiś Kleks. Więc pomyśleliśmy, że przywołamy właśnie ciebie, panie Kleksie, do pomocy, bo kto jak nie ty bardziej zna się na Kleksach. No przecież jesteś chyba idealną osobą do tego, aby nam w tej sytuacji pomóc. No dobra, to mogę wam pomóc. Cieszymy się. W takim razie my wszystko zrobimy, panie Kleksie, tak jak pan chce. Wszystko przygotujemy, aby móc cofnąć tego Kleksa na umowie. Muszę wypowiedzieć specjalne zaklęcie. Dobrze, rozumiem. W takim razie pan Kleks będzie musiał wypowiedzieć zaklęcie. To czy w takim razie są tobie potrzebne jakieś rzeczy do tego? Może wkoło ciebie trzeba coś postawić, tak jak przy przywoływaniu, żeby to zadziałało. Tak, pochodnie i co takiego? I chemiczne butelki. Dobrze, dobrze. W takim razie tak zrobimy. Okej, moi rycerze, działajmy, bo bez was to się nie uda. Dobrze, w takim razie mamy bardzo dużo już pochodni. Teraz potrzebujemy te chemiczne butelki, które będą dawały właśnie takie specjalne efekty. Dobrze, jedna już jest. Czy dam radę więcej? Okej, jest kolejna. Mam nadzieję, że moi rycerze też to jeszcze tutaj postawią i że będzie tego więcej. Dobra, okej, z mojej strony na razie to wszystko. Pan Kleks zaczyna. Dobra, to zaczynam. A ja teraz wyciągnę tę umowę, która ma właśnie na sobie tego Kleksa. I będziemy sprawdzać, czy to zadziała. Czary Mary, Kleksy, Kleksy. Dalej nie rozumiem, mówi chyba coś w swoim magicznym języku.
Nie rozumiem tego, nie da się w ogóle z tego rozczytać. Niech ten kleks się przemieni! Udało się, słuchajcie, udało się! Odmieniona umowa, udało się, jak ja się cieszę! Słuchajcie, rycerze, udało się! Umowa jest już ważna, nie ma tutaj kleksa, udało się, słuchajcie! Kleks z umowy zniknął, słuchajcie, a podpis, który był pod nim, się pojawił. Co to za dźwięki? Co to ma znaczyć? O nie! To królowa Gabriela! Na koniach i wilkusy! I książę Vincent! Po co się tu ponownie pojawiliście? Wy nie lubimy ich, witaj. Witaj, królowo. Znowu tu przyszłam i mam o wiele lepszą armię. Niech twoja armia się wycofa. Nic tutaj nie zrobicie. Nic tu nie zrobicie, bo uwaga, umowa, którą mam, jest teraz ważna. Przywołaliśmy pana Kleksa, który naprawił nam tę umowę i usunął właśnie tego kleksa, którego postawił właśnie książę Vincent. Proszę bardzo, sprawdź sobie sama, zobacz. Co? Że co? Co? Tak, myślałeś, że nas przechytrzysz? Prawie ci się udało. Przecież postawiłem tam wielkiego kleksa, oczywiście, ale my przywołaliśmy właśnie pana Kleksa z Akademii. Chyba się uda, oni nic nam nie mogą zrobić. Był kleks. Był, ale już go nie ma. Aha, czyli to ty mu kazałaś postawić tego kleksa. To nie przypadek. Pan Kleks? Tak, pan Kleks. Poczekajcie, bo pan Kleks coś mówi. A co by było, gdyby wszyscy przestali ze sobą walczyć? No właśnie, co by było? Co by było, gdyby wszyscy byli empatyczni? Byłoby pięknie. Co by było, gdyby wszyscy chcieli współpracować? Nie byłoby wojen, byłby pokój. A co by było, gdyby wasze światy się pogodziły? No właśnie, królowo Gabrielo, może niech nasze światy w końcu się pogodzą. Uważam, że pan Kleks ma rację. Przestańmy się ze sobą kłócić. To błędne koło. Jedni chcą drugich zaatakować, drudzy będą chcieli odbić swoich, tamci znowu będą chcieli się zemścić i tak w kółko i w kółko. Mam w sobie coś, jakby jakieś uczucie chciało mnie pokonać. To wszystko jest złe i bez sensu. Spróbujmy ze sobą żyć w zgodzie. To się uda. No dobrze. Królowa Gabriela zmieniła się, spójrzcie, jest teraz uśmiechnięta. A co się dzieje z wilkusami? Ej, książę! Książę? Książę znowu się zmienił, spójrzcie! Ale trochę się zasłania. Poznajcie nas, spójrzcie, oni teraz wracają troszeczkę do ludzkiej formy, zobaczcie, głowy wilkusów się teraz zmieniły, nie są już teraz takie straszne, są uśmiechnięte i nawet tańczą, tańczą taniec właśnie wilkusów, zobaczcie, a my razem z nimi, a co tam, pobawmy się razem, potańczmy razem, wszyscy ten sam taniec, tak w imię jedności, żeby właśnie pokazać, że wszyscy jesteśmy teraz razem w zespole i nie będziemy się kłócić, najeżdżać na swoje zamki, koniec już wojen, bo naprawdę tak też się da. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i teraz raczej nie zagraża nam nic złego. Ja się z wami żegnam. Pa, pa! A to Feller!